Projekt, druk numer 14, projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenie udzielane w przedszkolu prowadzonym przez gminę w Stronie Morskiej. Pani radczyni, bardzo proszę. Tutaj takie drobne techniczne właściwie zmiany są w tej uchwale wynikające z decyzji organu nadzorczego wojewody, który zakwestionował nam ustalenie opłaty z datą wsteczną. Wejście uchwały z datą wsteczną. Do tej pory bardzo często i wiele uchwał z datą wsteczną wchodziło w życie, jednakże organ uznał tutaj, że jest to rozstrzygnięcie niekorzystne dla rodziców, ponieważ nie widzieli rodzice wcześniej, jakie są opłaty, aczkolwiek akurat w sytuacji naszej gminy te opłaty w tej chwili, tak jak z naszych wyliczeń wynika, są korzystniejsze dla rodziców, ale co do zasady organ nadzorczy uznał, że nie może być w ten sposób, że to jest jakby godzi w konstytucyjne uprawnienia obywateli, stąd była konieczna zmiana związana z wejściem w życie tejże uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów, zamykam. Uchwała nr 15, łamane przez 117, łamane przez 2011, zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolu prowadzonym przez gminę w Stronie Morskiej. To jest za podjęcie uchwały. Proszę o podniesienie karty głosowania. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie.